Można już korzystać z górki i toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach. Jeszcze przed weekendem, w związku z prognozowanymi opadami śniegu, służby przygotowały tor. Zamontowały też specjalne siatki. W niedzielę tor i górka cieszyły się dużą popularnością. We wtorkowe przedpołudnie nie było tu jednak wielu osób. Podoba się bardzo. Sama tu jeździłam, jak była mała, to jeszcze był większy te tory, ale... Wspomnienia wracają? No wracają, nawet te same sadki były. Za chwilę zaczniemy, myślę, że będzie fajnie dla dzieciaka, super. Robi wrażenie? No, jak na miasto, to tak. Z górki w Parku Kościuszki mieszkańcy mogą korzystać od 2018 roku. Wtedy to jeden z mieszkańców, Jarosław Kopciuch, zorganizował tam akcję z górki na pazurki. Wraz ze znajomymi wysprzątał rynnę toru saneczkowego. Później złożył taki projekt do budżetu obywatelskiego i wygrał. W ramach projektu do budżetu obywatelskiego za 600 tysięcy złotych wyremontowano tą rynnę toru saneczkowego. Na 186 metrach ułożono igielit, więc można z niego korzystać również latem, chociaż wiadomo, że największą frajdę sprawia korzystanie z tego właśnie zimą. Została umocniona górka obok znajdująca się tego toru saneczkowego, wykonano schody oporęczowane, dzięki czemu bezpiecznie można wejść na teren tego obiektu. Zakupiono również armatki do naśnieżania. A w najbliższych dniach czasu na zimowe zabawy będzie całkiem sporo, bo według prognoz ujemna temperatura ma utrzymać się co najmniej do niedzieli.